Dzisiaj, moi drodzy, przeczytam wam wiersze o tematyce obławowej. Jeden, a drugi zobaczę, czy coś zostało, czy nie. Z tego rozdziału. Dlaczego z domu to robię? Tę relację dzisiejszą, a to zobaczycie. Fotografia. Zycie kucharzewskiej. W mym starym domu, zwykłym domu, pachnącym sosną i wierszami, kroki mej babci jeszcze słychać, jej modlitwy w uszach moich nigdy nie milkną. Ja się razem z nią modliłem o powrót ciotki z fotografii, której nie znałem i której głosu nie słyszałem. Nie mogłem do niej mówić ciociu. Ze ściany w moim starym domu spogląda na mnie uśmiechnięta, jakby mi chciała coś powiedzieć. Może bym zawsze ją pamiętał? Może bym z nic zapalał zawsze i jej zaśpiewał swą piosenkę na wszystkich świętych? Na ścianie w moim starym domu zdjęcie jej wisi, wisieć będzie, dopóki żyję i pamiętam, dopóki krew pompuje serce. Sosna jest, moi drodzy. Grube sosnowe dechy kryją ściany mojego domu od wewnątrz. Tak, patrzę, przewracam te kartki i chyba rozdział mi się kończy. Oczy. Oczy, uśmiechnięte oczy, widzę je co rano. Patrzą zza grobu, o nic nie proszą. Życiem rozświetlone, popatrz. Nie widać śmierci. Ile takich oczu pogrzebały lasy. Ile tłuk oprawca, mniejsza swój czy obcy. Ile pięknych dziewcząt przepadło w obławie zwanej augustowską. I wiersz jeszcze jeden. Śmierć piórem pisana, donos na sąsiada, bicie, krew, czerwona ściana, stoch stalowych igieł, narzędzia kata. Nie byłem tam, nie zajrzę nigdy, gdzie upodlono człowieka. Sen na gnoju, smród kału, moczu, rząd ciężarówek odjechał gościem na rygol nocą. Ten wiersz już prezentowałem, teraz dopiero zauważyłem. Dlatego jeszcze jeden przeczytam. Nie płacz, módl się, nie cierpieli. Jeden strzał w głowę. Nie mogła boleć ta śmierć. Krawędź dołu, strach przed snem, to bolało. Dni nieprzeżyte, serca, które nie pokochają, zdjęcia niewywołane. Módl się, nie płacz, mamo. Dobrej nocy życzę wszystkim.